Dziękuję bardzo, szanowna pani marszałek, Wysoka Izbo. Ja z wielką satysfakcją przyjąłem informację o wynikach naboru do Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych, bo to wielka szansa na zrównoważony rozwój wszystkich regionów Polski. To 2785 miasteczek, powiatów i gmin, do których trafi ponad 23 miliardy złotych na dofinansowanie ponad 4 tysięcy inwestycji. Zwłaszcza inwestycji lokalnych, z których codziennie korzystamy i które bezpośrednio wpływają na jakość i komfort naszego życia, bo to budowa i rozbudowa szkół, żłobków, przedszkoli, a także obiektów sportowych, przychodni zdrowia, terenów rekreacyjnych i licznych inwestycji drogowych. Z kolei lokalni przedsiębiorcy, realizując te inwestycje, mogą rozwijać swoje firmy, tworzyć nowe miejsca pracy, przyczyniając się tym samym do rozwoju niemal każdej gminy w Polsce, czyli miejsc, w których mieszkamy, żyjemy i realizujemy nasze codzienne potrzeby życiowe. Krótko mówiąc, Rządowy Fundusz Polski Ład to jedyny od dziesięcioleci program na miarę naszych marzeń, potrzeb i oczekiwań społecznych, za który chciałem bardzo serdecznie podziękować. Dziękuję bardzo.